Witam. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o tym, że wszystko jest percepcją, że percepcja jest wszystkim. Jakie to ma znaczenie, że percepcja jest wszystkim i co, może najważniejsze, co wpływa na naszą percepcję. Do zobaczenia za chwilę. Pa! Wszystko jest percepcją i percepcja jest wszystkim. W tym sensie jesteśmy tak unikalni, że nikt nigdy nie może wejść w Twoje buty, że nikt nigdy nie może poczuć tego, co Ty czujesz, że nikt nigdy nie może dokładnie zobaczyć tego, co Ty widzisz, bo wszystko jest percepcją. Dwie osoby, idąc ulicą w tym samym czasie, w tym samym miejscu, będą miały inne doświadczenia, dlatego że to, jak my odbieramy ten świat swoimi zmysłami, ma ogromne znaczenie na to, jak kreujemy swoją rzeczywistość. Bo to my odbieramy rzeczywistość naszymi zmysłami, to, co nas otacza, odbieramy swoimi zmysłami, ale percepcja to jest sposób, w jaki interpretujemy to, co odbieramy. I ponieważ wszystko jest percepcją, to tak naprawdę żadna wersja wydarzeń nie jest do końca prawdziwa. Obiektywizm tak naprawdę nie istnieje. Prawda tak naprawdę nie istnieje, bo prawda jest Twoja i moja. I tak naprawdę dwie osoby uczestniczące w samym wydarzeniu będą inaczej je opisywały, bo mają inną percepcję tych różnych wydarzeń. Dlatego ile osób, tyle wersji. I to nie jest tak, że ktoś ma rację, a ktoś nie ma racji. Tak naprawdę to wszyscy mamy rację i nikt nie ma racji. A zrozumienie tego, że wszystko jest percepcją, jest o tyle ważne, że jak zrozumiesz, że wszystko jest percepcją, to dojdziesz do wniosku, że większość problemów, które masz, większość rzeczy, o które się martwisz, nie jest tak straszna, jak ci się wydaje, bo jest tylko twoją percepcją. Robienie z igły wideł, z igieł widły, jest nic innego niż skupianie się, wybranie negatywnego aspektu danego wydarzenia w przyszłości czy w przeszłości i robienie go straszniejszym niż rzeczywiście jest. Z drugiej strony, jeżeli masz jakieś wydarzenia z przeszłości, które rozpamiętywujesz, to pamiętaj, że nie rozpamiętywujesz tych wydarzeń, tylko rozpamiętujesz percepcję tych wydarzeń. Więc rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, wspomnienie tych rzeczy nie oddaje dokładnie tego, co się wydarzyło, tylko oddaje tą Twoją percepcję w tamtym momencie. Czyli rzeczy, które pamiętasz o swojej przeszłości, zwłaszcza te negatywne, nie są takie straszne, jak Ty je pamiętasz, a z czasem zresztą, im dłużej je rozpamiętywujemy, tym mamy większą tendencję do demonizowania różnych aspektów i rzecz całkiem mała, niekoniecznie niewinna, ale mała, może być rozmuchana do ogromnych proporcji. I zrozumienie tego, że wszystko jest percepcją, pozwala Ci się zdystansować do swoich wspomnień, pozwala Ci się zdystansować do Twoich zmartwień i pozwala też Ci być trochę wyluzować w konwersacji z innymi, w tym sensie, że zrozumienie tego, że wszystko jest percepcją, tak naprawdę nikt nie ma racji. Więc moja wersja wydarzeń i Twoja wersja wydarzeń są tak samo ważne, równe, bo wszystko jest percepcją. I ani moja wersja nie jest bardziej prawdziwsza od Twojej, no chyba, że ktoś całkiem świadomie kłamie, ale to już nie ma żadnego związku z percepcją. Więc zrozumiejąc fakt, że wszystko jest percepcją, odpuszczasz sobie taką potrzebę przekonania kogoś do czegoś, a dwa, też pozwalasz tej innej osobie, która ma inną percepcję od Twojej, bo wszystko jest percepcją, każda percepcja jest trochę inna, bo my jesteśmy trochę inni, i za to Ciego dojdziemy, co na naszą percepcję wpływa i zobaczysz, jak unikalna jest nasza percepcja, pozwolisz i tej innej osobie mieć swoje jakby doświadczenie. Nie musisz narzucać tej swojej percepcji, tego swojego sposobu widzenia świata tej drugiej osobie. Nie musisz się do niczego przekonać. Tak trochę na tym moim kanale zawsze od początku mówiłem, że ja tu nie jestem po to, aby nikogo do niczego przekonać. Więc jeżeli to rezonuje z Tobą, zapraszam. Jeżeli nie rezonuje, zmień kanał. Takie proste.
I teraz zastanówmy się, od czego zależy percepcja. Myślałem nad tym sporo i doszedłem do poszczególnych wniosków. Przede wszystkim percepcja zależy od pola widzenia. Wyobraź sobie, że stoisz metr przed dużym drzewem. Widzisz to drzewo. Konar jest taki duży, że widzisz tylko ten konar. Ale wyobraź sobie, albo nie wyobraź sobie, wyobraź sobie, że cofasz się 5 kroków do tyłu i widzisz już 3 drzewa. Czy masz inną percepcję tego twojego otoczenia? A jak stoisz już 100 metrów za sobą, widzisz już las. Więc to im węższe pole widzenia, tym mniej kompletny obraz tego, co się dzieje. Dlatego pole widzenia ma znaczenie. Jest takie powiedzenie w języku polskim, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I to właśnie oddaje ten fakt, że wszystko jest percepcją i że percepcja jest wszystkim. Więc na pewno pole widzenia ma znaczenie. A do tego dojdziemy przy wyższej, niższej wibracji, bo niższa, wyższa wibracja odwołuje się do pola widzenia. To jest trochę jak z tym budynkiem, o którym mówiłem wcześniej. Jak stoisz na dachu, na szczycie wieżowca, to wszystko jest na dole piękne, wszystko jest łatwiejsze, wszystko jest bardziej harmonijne. Przede wszystkim masz duże pole widzenia. Nawet jak widzisz tą jedną osobę, która w tym momencie może przeżywa jakiś taki dramat, to może za dużo słowo, ale jakieś takie nieprzyjemne doświadczenie, to jedno wydarzenie w kontekście wszystkich innych wydarzeń, które wokół się dzieją ciebie, w kontekście całości obrazu, nie jest takie straszne, jakby się wydawało, jak wzumujesz się w tą sytuację, jak zogniskujesz ten swój obiektyw na tej konkretnej osobie. Więc pole widzenia. I teraz dotyczmy drugą rzecz, kontekst. Kontekst też ma znaczenie. Kontekst, nie tylko kontekst, ale też oczekiwania. Więc to, czego my oczekujemy, ta intencja, ten outcome danej sytuacji ma wpływ na naszą percepcję. Jak na przykład, to się w muzyce mi często zdarza, jak słucham nowej piosenki, wsłuchuję się w tekst i czasami słyszę i przekonuję się, że to, co słyszę, to jest to, co interpretuję sobie tutaj w głowie, to są te słowa, a potem googlam i te słowa się okazują inne. Słucham tej piosenki raz jeszcze i nie mogę wręcz uwierzyć, jak ja mogłem być taki durny, że słyszałem co innego. Więc twoje oczekiwanie ma znaczenie. Były takie eksperymenty prowadzone, jest tego mnóstwo przykładów na YouTubie, z dźwięku, gdzie ludzie puszczali ludziom taki konkretny, bardzo niekonkretny dźwięk, ludzie się wsłuchiwali i nic nie mogli z tego zrozumieć. Potem mówisz tej osobie, co ta osoba, co ten dźwięk dokładnie przedstawia, słuchają to raz jeszcze i słyszą 3 razy więcej. Że ta percepcja tego dźwięku się zmienia, jak już wiesz, czego oczekujesz. Więc twoje oczekiwania od sytuacji mają znaczenie w odnośnie twojej percepcji. Trzecią rzeczą, która ma znaczenie dla twojej percepcji, jest samopoczucie. Czasami masz takie dni, że wstajesz tak zwaną lewą nogą i wszystko cały dzień pod górkę. Autobus się spóźnia, korek, wypadek, w pracy ci się kawa na biurku rozlewa, szef też ma zły humor, klient cię zawiódł. Wszystko ci idzie nie po drodze. A jakbyś w ten sam dzień przeżył raz jeszcze, wstając prawą nogą z tego łóżka, będąc w dobrym humorze, te same wydarzenia, miałbyś inną percepcję tych wydarzeń tylko dlatego, że miałbyś inne samopoczucie. Czyli nie zauważałbyś tych negatywnych aspektów tych sytuacji, nawet nie pojawiłyby się one na twoim radarze, jeżeli czułbyś się lepiej. Więc to, jak się czujesz, ma wpływ na twoją percepcję. Jak czujesz się fajnie, wszystko idzie po twoje myśli, ptaszki ćwierkają, słoneczko świeci, ptaszki nie ćwierkają, pada deszcz, nieważne, ty się dalej dobrze czujesz, twoja percepcja się zmienia. Przychodzisz koło tego bezdomnego i nie widzisz jego cierpienia, tylko widzisz osobę, która przeżywa własne doświadczenie, w której pragnienia sięgają zenitu. Nie uruchamiasz empatii w sobie, nie jest ci przykro, nie jest ci smutno, nie jest ci głupio. Przejść obok tej osoby, nie wyciągasz od razu ręki po pieniądze. Masz całkiem inne doświadczenie, będąc w lepszym humorze. Czyli nastrój jest istotny. Stąd całe moje motto na stronie: get happy, stay happy. Kolejną rzeczą, która ma wpływ
na twoje na twoje wierzenie, na twoją percepcję, są twoje wierzenia. Wierzenia to są takie ramy, które jakby takie tunelowe widzenie, które jakby decydują o twojej percepcji. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że masz kolegę, przyjaciela, który chce od ciebie pożyczyć pieniądze. I w tym momencie można to sytuację spojrzeć z negatywnej perspektywy, z pozytywnej perspektywy lub w ogóle neutralnie, nie przykuwając tego za dużej uwagi, po prostu być obojętnym na ten, do tej sytuacji. Jeżeli i tutaj twoje wierzenia się uruchamiają w tym sensie, że jeżeli miałeś jakieś poprzednie doświadczenia negatywne w tym temacie, to one utrwaliły w tobie negatywne, ograniczające wierzenia. Na przykład, że pieniądze i przyjaźń nie idą w parze. Na przykład, że ludzie są niegodni zaufania. Że na przykład, że z tym jego stylem życia to prawdopodobnie kolejny robi biznes, który znowu mnie wypali. Możesz uruchomić dużo wierzeń i te wierzenia spowodują, że twoja percepcja tej sytuacji się zmieni. Z drugiej strony, jeżeli jesteś już stabilny w swojej wibracji, jeżeli już masz mało w sobie negatywnych, ograniczających wierzeń, możesz widzieć potencjał w tej sytuacji. Możesz czuć się fajnie, możesz odczuwać pozytywne emocje w związku z tym, że możesz brać udział, możesz pomóc swojemu przyjacielowi na przykład w rozkręceniu nowego biznesu. Więc twoje wierzenia decydują o percepcyjnej sytuacji. Lub po prostu możesz być kompletnie obojętny. Tak, oczywiście dać pieniądze pewnie o tym za 3 miesiące. Bo możesz być też bardzo przekonany, możesz ufać, możesz wiedzieć, mieć pewność, że nie ma wyjątków od prawa przyciągania. Możesz być tak stabilny, przekonany w swojej wysokiej wibracji, wiedząc, że nie ma wyjątków od prawa przyciągania, nie musisz się bać sytuacji, że komuś pożyczasz pieniądze i ktoś ci nie oddaje, bo takiej sytuacji byś nie przyciągnął. Ale wierzenia i twoje poprzednie doświadczenia, co jedno się z drugim przeplata, mają wpływ na twoją percepcję. I teraz może najważniejsze z mojego punktu widzenia, energii i wibracji, że to, gdzie wibrujesz, ma ogromny wpływ na twoją percepcję. I tu wracamy do tego pola widzenia. Jeżeli jesteś nisko, nazwijmy to, poniżej zera, tak? Świat jest trochę bardziej szarawy. Bardziej skupiasz się na chwastach i na słonecznikach różnych sytuacji. I oczywiście twoja percepcja na tej skali wibracyjnej tak nisko będzie inna niż twoja percepcja, gdzie jesteś wysoko. Bo jak jesteś wysoko, to widzisz ten świat z lotu ptaka. Jak jesteś wysoko, to widzisz świat bardziej oczami swojego inner being, który zawsze patrzy na wszystko w całości i z perspektywy miłości. Więc to, gdzie jesteś, ma ogromne znaczenie. Więc jak ja powtarzam to już kilka razy, mówiłem, że jak jesteś nisko i zdasz sobie sprawę, że jesteś nisko, twoim jedynym zadaniem jest wejść wyżej. I nie wyżej na cały czas, bo też to nie można robić z tego projektu, tak? Wyżej na tyle, na ile potrafisz w danym momencie. Bo wszystko też ma momentum i będziesz wyżej częściej wchodził, tym będzie ci łatwiej i będziesz tam na dłużej. Ale też chodzi o to, żeby nie oczekiwać od siebie bycia w wyższej wibracji cały czas. Bo byliśmy tam przed narodzeniem, będziemy tam po śmierci. Tutaj jesteśmy po to, żeby odczuć ta góra, dół, góra, dół, góra, dół. Chodzi o to, żeby nie utknąć na tym dole. Teraz poza percepcją, wszystko też jest względne. To znaczy, jeżeli ja mówię, że potrzebuję, że chcę dużo pieniędzy, to dużo jest względne. Jeżeli zarabiam 2000 zł miesięcznie, to dla mnie ten 1000 więcej to jest dużo pieniędzy. Zarabiam 20 tysięcy miesięcznie, to ten 1000 jest tak małą kwotą, że nawet mogę go nie zauważyć. Jest takie powiedzenie, przynajmniej w angielskim, One man's nightmare is another man's dream. Że koszmar jednego człowieka jest marzeniem innego człowieka. Więc wszystko jest względne. Wszystkie przymiotniki, które określają coś, są względne. I ta względność też jest naszą percepcją. Bo to my decydujemy, co jest dużo, a co jest mało dla nas. Wszystko jest percepcją i wszystko jest względne. Reasumując, wszystko jest percepcją. Więc jak dwie osoby, trzy, cztery, pięć osób przeżywa to samo doświadczenie w tym samym momencie, w tym samym czasie, każda z tych osób będzie miała trochę inne doświadczenie, bo każda z tych osób ma inne pragnienia, odczuwa inne emocje. Wszyscy jesteśmy tak unikalni, że nigdy niczyje doświadczenie nie może być takie samo.
dlatego nikt nie może powiedzieć ci, że ja wiem, jak się czujesz, bo nie wiesz, możesz sobie tylko wyobrazić, możesz tylko porównać, przywołać swoje emocje w danej sytuacji, ale oni nie będą to w całości takie, jak emocje innej osoby, bo wierzenia są, każdy ma inne wierzenie. A dlaczego w ogóle mówię o percepcji? Mówię o percepcji dlatego, że zrozumienie, że wszystko jest percepcją, jest tak istotne, bo to percepcja, która jest jakby projekcją twoich wierzeń, decyduje w dużej mierze o twojej rzeczywistości. To, jak wygląda twoje doświadczenie tutaj na Ziemi, w tym czasofizycznej przestrzeni, to doświadczenie, które odczuwasz tymi fizycznymi zmysłami, co ma na to wpływ, to o kolejnym odcinku W11. To chyba tyle na tyle. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa!